Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Midla, fan sportu, a z nami nie kto inny, tylko zwycięzca absolutnie genialnej i morderczej walki na wyniszczenie Słomka, który pokonał Gorillę. Słuchaj, no pierwsze wrażenia po walce, no trzeba było tutaj zostawić dużo potu, dużo krwi i dużo energii. No zdecydowanie trzeba było zostawić dużo potu i energii, ale tak byłem przygotowany gdzieś tam w wcześniejszej walce, jednak brakło tego tlenu, więc tutaj postawiłem też na kondycję i się udało, tak? Był ten tlen, był jeszcze na jeszcze chwilę, także cały czas do przodu. Czy taki był plan, że wchodzisz powoli w ten pojedynek, bo wiedziałeś, że Paweł, żeby cię gdzieś tutaj dosięgnąć, musi się naprawdę mocno napracować, więc z każdą tą kolejną rundą, z każdą minutą on będzie słab, a ty tej energii będziesz miał jeszcze trochę. Zdecydowanie, taki był plan, tak jak tu wspomniałem już Robert, mój trener, tak mi doradzał, taki mieliśmy plan, żeby na dystans nie wdawać się w bójkę, bo jest na pewno dużo szybszy, zwinniejszy, więc to nie było na moją korzyść. Tak, w jednym momencie też było już, że ruszył gdzieś do przodu, już zaczął się problem, ale udało mi się z tego wyjść. Trzeba przyznać, że mimo tej różnicy wagowej, tej różnicy wzrostu, no nie był to twój najłatwiejszy pojedynek, umówmy się. Na pewno nie. Na pewno nie najłatwiejszy, ale tak jak mówię, ja tu byłem przygotowany na wojnę, na długą walkę i nie była krótka. No, także no była bardzo długa, na razie najdłuższa. Plan się sprawdził. Słuchaj, co dalej z tobą? Zero przegranych w rekordzie, naprawdę brzmi dumnie. Niewielu już jest takich zawodników w Gromdzie, także pachnie tutaj powoli walką o pas. Pomału, ja się nie pieklę, nie chcę sobie pasa wykrzyczeć. Małymi kroczkami do przodu, z walki na walkę staram się być coraz lepszym zawodnikiem, mocniejszym. Także pomałymi kroczkami, tak jak mówię, i po pas. Słuchaj, no to a propos pas, muszę się zapytać o dzisiejszą walkę wieczoru. Balboa czy Diego, słucham. Ja stawiam pół na pół jak na razie. Jeden i drugi, tak już mówiłem nieraz w wywiadach, że to są inteligentni, mocni zawodnicy, więc ciężko określić, tak? Słuchajcie, Słomka, prawdziwa siła z gór, prawdziwa siła prawdziwego górala. Słuchaj, jeśli chciałbyś coś powiedzieć odnośnie, nie wiem, sponsorów, przyjaciół. Miałeś naprawdę tutaj genialny doping. Słyszałem, co się działo. Tam niektórzy kibice to już bez koszulek na koniec mocno krzyczeli Słomka, Słomka, także naprawdę to buduje. Tak, przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi Robertowi, chłopakom, którzy mnie wspierają od samego początku w Gromdzie, Bartkowi, Oskarowi, Pawłowi, Klimkowi, Rafałowi. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to przepraszam, są emocje, ale dziękuję im bardzo, swojej rodzinie, przede wszystkim za wsparcie, mojej żonie za wyrozumiałość, bo byłem ostatnimi dniami niesforny i pozdrawiam mojego synka, mamy to Brian, idziemy po pas. Oglądał? Na pewno. Słuchaj, no to pozdrawiania dla synka. Bardzo dziękuję za rozmowę z nami, Słomka. Naprawdę wielkie dzięki. No i co? No i niech się dzieje dalej, bo czuję, że ten pas gdzieś tutaj pachnie. Dokładnie. Widzimy się na następnej Gromdzie. Cześć. Do zobaczenia.